Gładkie stalowe obręcze sunące po gładkich szynach to i błogosławieństwo, i przekleństwo. Niskie opory toczenia na płaskim terenie pozwalają przewieźć 5 razy więcej ładunku w przeliczeniu na jednostkę mocy niż ciężarówka. Lecz na podjazdach koła pociągu łatwo tracą przyczepność, a ciężki ładunek ciągnie w tył. Gdy pada, jest jeszcze gorzej. Zabuksowanie oznacza koniec jazdy. Pogoda jesienią jest w Norwegii bardzo zmienna, więc górskie szlaki to jeszcze większe wyzwanie. Sandra martwi się, bo niedawno kropiło. Gdy pada, jest trudniej. Jednak jej pociąg ma asa w rękawie. Przed każdym kołem lokomotywy znajduje się metalowa skrzynia na 60 litrów piasku. Element grzejny utrzymuje go w stanie sypkim, niezależnie od pogody. Specjalna sprężarka wdmuchuje do skrzyni powietrze, a wraz z nim przez dysze wychodzi piasek. Prosto pod koło. To daje dobrą przyczepność nawet na stromym, mokrym torze. Sandra uruchamia piasecznicę. Bez nich chyba nie dałoby się podjechać. Ziarna kwarcu są twardsze niż stal i wgryzają się w najmniejsze zagłębienia. Koła dobrze się trzymają posypanych piaskiem szyn. Piasek jest niezbędny. Bez niego ani rusz.